Myślisz, że wiesz coś o pieniądzach? Podejmij wyzwanie i zmierz się z naszymi gośćmi w quizie walutowym Cinkciarz TV. Masz 60 sekund, żeby odgadnąć nazwę waluty i kraj pochodzenia banknotu, którego elementy pokażemy w animacji. W tym odcinku zgaduje z nami mający na koncie tytuł Króla Strzelców Polskiej Ligi Koszykówki i występy w narodowej reprezentacji Jakub Dłoniak. No co to może być? Może być jakieś koło od statku? Ster? Jakieś konie się pokazują, coś się dzieje. Jest ich chyba cztery. No, są jakoś mają fajną oprzęż, że tam wiesz, to takie świecidełka. Z tyłu jakiś pałacyk, a u góry jakiś paś. Skoro z tym, co on tam ma? Tamboryna, czy jak to się nazywa, nie wiem. Wiolonczela chyba, co? To też jakaś gotówka. Stóweczka. Co to może być? Ruskie? Nie, to ruskie. No to jest jakiś ruski banknot, no. Co oni mają? Ruble. Jakiś paź to wymowne określenie, które pożyczam sobie niniejszym do swojego słownika i będę używał. Cieszymy się, że Kuba Dłoniak nie planuje wyjechać z ojczyzny, mimo że w Rosji podobno dobrze płacą. A czy Wam udało odgadnąć się ten banknot? W której sekundzie? Wpisujcie odpowiedzi w komentarzach. Nie zapomnijcie o subskrybowaniu Cinkciarz TV i napiszcie, komu jeszcze powinniśmy rzucić wyzwanie. Klikając przycisk po prawej stronie, przejdziecie do kolejnego odcinka quizu.